Ja dzisiaj chciałam Państwu powiedzieć na temat terapii CAR T bardziej niż na temat terapii BiTE, ale oczywiście odniosę się również do tego leczenia. Ja po prostu postanowiłam, proszę Państwa, powiedzieć Państwu, na czym polega terapia CAR. Dlatego, że o tej terapii wiedzą niewiele również lekarze, nawet lekarze hematolodzy. I my również nie wiedzieliśmy do 2018 roku tak naprawdę wielu rzeczy, które są bardzo istotne. Proszę mi więc wybaczyć, że ja wyjdę poza temat szpiczaka plazmocytowego i pokażę Państwu zdjęcia dotyczące prawdziwe zdjęcia naszych pacjentów, których myśmy leczyli, po to, żeby pokazać Państwu, jaka jest efektywność, jaka jest skuteczność tego leczenia. Chciałabym wytłumaczyć, na czym to leczenie polega i dlaczego to leczenie jest tak wyjątkowe, ale też dlaczego jest to leczenie szczególne, unikatowe, powiedziałabym, i wcale niełatwe z punktu widzenia organizacyjnego. Dla mnie, dla całego zespołu, w którym pracuję, jest to absolutnie najbardziej fascynująca terapia ostatnich lat. Jest to najbardziej fascynująca w ogóle terapia w medycynie, nie tylko w hematologii. I to na dodatek terapia, która ma olbrzymi potencjał. On wykroczy, jestem przekonana, chociaż pewnie nie za mojego życia, poza hematologię, poza onkologię i będzie dotyczyła wielu innych dziedzin w medycynie. Dzisiaj w hematologii stanowi doskonałe uzupełnienie leczenia pomiędzy transplantacją komórek krwiotwórczych, a terapiami tak zwanymi zachowawczymi, czyli terapiami tabletkami, chemioterapią dożylną, doustną, etc. Sukces tej terapii wiąże się z jednej strony ze skutecznością, chociaż nie jest to skuteczność stuprocentowa, nie mamy takich metod, z bezpieczeństwem, ponieważ dzisiaj okazuje się, że bezpieczeństwo tej terapii jest bardzo duże pod warunkiem, że jest prowadzona, ta terapia jest prowadzona w ośrodkach, które są do tego przygotowane. To, że my możemy leczyć pacjentów, którzy mają chorobę aktywną, czyli nie tak jak w przeszczepie, musimy najpierw zastosować leczenie, osiągnąć poprawę i uzupełnić to leczenie za pomocą transplantacji. I to, że możemy tą terapię stosować w każdym wieku, ponieważ ona jest zarejestrowana w tej chwili od trzeciego roku życia, a jeżeli chodzi o górną granicę wieku, tej górnej granicy wieku nie ma. I ponieważ zaczęliśmy mówić o dzieciach i przed chwilą również słyszeliśmy wiele zagadnień dotyczących leczenia dzieci, chciałabym Państwu pokazać, kiedy świat po raz pierwszy usłyszał o terapii CAR T. To był 2012 rok, kiedy Emily Whitehead otrzymała tą terapię jako terapię w ramach badania klinicznego w Stanach Zjednoczonych. Dziewczynka była chora na ostrą białaczkę limfoblastyczną i wyczerpała wszelkie znane metody leczenia w momencie, w którym dostawała tą terapię, łącznie z transplantacją alogenicznych komórek krwiotwórczych. Miała aktywną chorobę. Tak naprawdę wybór był pomiędzy eksperymentalną terapią CAR T, która wydawała się terapią kosmiczną, a leczeniem paliatywnym, leczeniem w hospicjum. Nie było innej alternatywy, ponieważ wszystkie metody zostały wyczerpane. Zespół pana profesora Grupa zdecydował się na podanie tej terapii, wyrazili zgodę na to również rodzice. I proszę Państwa, no, można by powiedzieć, że stał się cud, ponieważ dziewczynka po jednej infuzji terapii CAR T wyzdrowiała całkowicie. Emily założyła fundację i wspiera rozwój transplantologii, pomaga również ludziom, którzy interesują się tą terapią albo są zaangażowani jako pacjenci, a co roku, przynajmniej do niedawna, publikowała zdjęcie, pokazując, że jest wolna od choroby nowotworowej, nie przechodząc żadnego innego leczenia poza tą jedną infuzją CAR T. Rzeczywiście my też o tym wiemy. Mamy naszych pacjentów. Słuchajcie Państwo, my podajemy 66 ml rozmrożonego preparatu, ponieważ to tyle jest, tyle albo mniej. I okazuje się, że pacjenci, u których stosowano wiele linii leczenia, 7 linii leczenia, nasz pierwszy pacjent z chłoniakiem miał 7 linii leczenia, chemioterapii, przeszczepów, wychodzą po 2 tygodniach w bardzo dobrym zdrowiu, po miesiącu okazuje się, że są w remisji choroby, mijają 3 lata i są nadal w remisji choroby. To są absolutnie niezwykłe obserwacje. Ten nasz pierwszy pacjent to był 28 listopada 2019 roku i dzisiaj mijają już ponad
3 lata od tej pierwszej terapii. Mamy coraz więcej doświadczeń. Niektóre rzeczy chciałam Państwu pokazać. Zdjęcia mogą być drastyczne, ale myślę, że one przemówią bardzo mocno do wyobraźni. Nie chodzi o szczegóły na tym slajdzie. Chodzi o to, żebyście Państwo zobaczyli, ile dzisiaj mamy preparatów zarejestrowanych i możliwych do użycia w Stanach Zjednoczonych i w Europie, a także w Polsce. Na dodatek jeden preparat jest stosowany czy zarejestrowany do leczenia w różnych wskazaniach. Dotyczy to w tej chwili prawie wyłącznie chłoniaków z komórek B i szpiczaka plazmocytowego plus ostrej białaczki limfoblastycznej. Bardzo w skrócie chciałabym powiedzieć, na czym to leczenie polega. Ponieważ my w naszej krwi krążą limfocyty T, które są odpowiedzialne za odporność i przeciwnowotworową, i odporność przeciwinfekcyjną. U pacjentów, u których chcemy zastosować terapię CAR-T, pobieramy właśnie te limfocyty w taki sam sposób, prawie w jaki pobiera się komórki do przeszczepienia autologicznego, z tym, że nie wymaga to żadnego przygotowania czynnikiem wzrostu czy chemioterapią. Pobieramy takie limfocyty i wysyłamy do laboratorium specjalistycznego, które modyfikuje te limfocyty genetycznie. Modyfikuje w taki sposób, żeby te limfocyty potrafiły rozpoznać komórkę nowotworową, połączyć się z nią i z nią zniszczyć. Dzisiaj te terapie, które mamy zarejestrowane, które pokazałam Państwu na poprzednim slajdzie, są ukierunkowane na antygen znajdujący się na tak zwanych limfocytach B. One mają swoją charakterystykę CD19. Albo na komórkach szpiczaka, one mają swoją nazwę BCMA. To jest również taki antygen czy cel, do którego, wobec którego stosuje się również inne terapie w szpiczaku plazmocytowym, nie tylko terapię CAR-T. Proszę Państwa, myślenie o tym sposobie leczenia zajęło wiele lat, dlatego że no, wydawało się, że to jest najbardziej naturalny sposób postępowania. Spróbujmy te nasze komórki odpowiedzialne za tą odporność, mówiąc nieco w skrócie, przeciwnowotworową, zmusić do pracy po to, żeby one zniszczyły te komórki nowotworowe, które w organizmie są. Próbowano przygotowywać przez wiele lat różne wersje tych właśnie komórek, ale one tak, albo łączyły się z komórką nowotworową i nic jej złego nie robiły, albo łączyły się z komórką nowotworową i niszczyły ją, albo ich za mało, ponieważ zniszczyły kilka komórek, a zostawały pozostałe, aż wreszcie stworzono taki konstrukt, który pozwala na połączenie się z komórką nowotworową, po połączeniu zniszczenie jej, ale na dodatek po podaniu tych komórek do organizmu pacjenta, własnych komórek jakby nie było, ulegają one namnożeniu. My mówimy, że podlegają ekspansji. Czyli innymi słowy, starcza tych komórek na długą, starcza tych komórek na tyle, na ile jest potrzeba, na ile znajduje się w organizmie komórek nowotworowych. Oczywiście nie u wszystkich do takiej ekspansji wystarczającej dochodzi. To są właśnie te sytuacje, w których obserwujemy oporność na leczenie albo wznowę choroby. Sam proces jest procesem skomplikowanym i naprawdę niełatwym. Na tym zdjęciu, na tym diagramie czy rysunku po lewej stronie pokazuję Państwu ścieżkę, drogę, jaką ten produkt musi przebyć, zanim stanie się lekiem. Najpierw ten człowieczek po prostu siedzi na fotelu aferezy i ma pobierane za pomocą separatora komórkowego limfocyty, które w różnym stanie, zamrożonym albo niezamrożonym, w zależności od tego, z jakim lekiem mamy do czynienia, są wysyłane do laboratorium specjalistycznego. W tej chwili, jeśli chodzi o terapie zarejestrowane, które stosujemy w Polsce i są refundowane, dotyczą one leczenia pacjentów z chłoniakami i z ostrymi białaczkami limfoblastycznymi. Ta modyfikacja genetyczna zachodzi już w laboratoriach w Europie. Natomiast jeszcze rok temu były to laboratoria w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o szpiczaka plazmocytowego, cały czas nasza terapia opiera się o leczenie w ramach badania klinicznego i tutaj ta modyfikacja genetyczna zachodzi wyłącznie w laboratoriach w Stanach Zjednoczonych. Jak to będzie w przyszłości? Zobaczymy. Proszę Państwa, to zajmuje czas, ponieważ dzisiaj ta modyfikacja genetyczna zajmuje około 3 tygodni. W szpiczaku plazmocytowym nieco dłużej, ale jeszcze raz powiem, to jest badanie kliniczne. W życiu może to być krótszy czas. Ale te pierwsze nasze produkty to były 4 tygodnie albo i dłużej, ponieważ dodatkowo materiał musiał dolecieć do Stanów Zjednoczonych i z tych Stanów Zjednoczonych wrócić. Po wysłaniu do takiego laboratorium, po modyfikacji genetycznej, po sprawdzeniu warunków, jak wygląda ten produkt, już jako lek,
ten produkt trafia w stanie zamrożonym i namnożonym do ośrodka, który leczy pacjenta. My to umieszczamy w takim specjalnym zbiorniku z ciekłym azotem i wtedy, kiedy chcemy podać, rozmrażamy podobnie jak komórki do przeszczepienia autologicznego. Terapia generalnie jest możliwa do przeprowadzenia w ośrodkach, które mają certyfikację producenta leku. Tak, są producenci tabletek chemioterapii dożylnej. Ten produkt również należy traktować jako lek. I producent każdego z tych leków ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek. Takie są wymogi FDA, takie są wymogi EMA, czyli tych struktur, które rejestrują leki w określonych obszarach świata, żeby ośrodki, które przeprowadzają takie leczenie, miały odpowiedni certyfikat. Jest to związane z tym, że musi być odpowiedni sprzęt do pobierania limfocytów, musi on być certyfikowany, muszą być ludzie, którzy potrafią pobrać limfocyty, spakować, mówiąc nieco kolokwialnie, i w odpowiedni sposób wysłać do laboratorium specjalistycznego, a potem odebrać ten produkt. Tak naprawdę odbierany ten produkt jest już razem z farmaceutą, ponieważ jeszcze raz powiem, jest to lek. Umieszczenie w odpowiednich warunkach temperaturowych, które również są certyfikowane i sprawdzane, i podać. I trzecia, jak gdyby kolejny element bardzo istotny, to co powiedziałam na początku, leczenie jest bezpieczne pod warunkiem, że jest w rękach ludzi, którzy potrafią to leczenie podać i potrafią albo zapobiec, albo leczyć powikłania, które wiążą się z tą terapią. Dzisiaj mówi się o tym, że powikłania zagrażające życiu w tej terapii są daleko mniejsze niż 2%, a właściwie prawie się nie zdarzają. One oczywiście mogą się zdarzyć w niektórych sytuacjach, ponieważ nie mamy w 100% bezpiecznych terapii, ale są one naprawdę obserwowane bardzo rzadko. Proces certyfikacji był bardzo długi. To są zdjęcia z naszych kilku certyfikacji różnych. Myśmy zaczęli rozmowy na temat prowadzenia terapii CAR-T dokładnie w grudniu 2018 roku i te pierwsze kroki, jakie wykonaliśmy, to był styczeń 2019. Certyfikację uzyskaliśmy po wakacjach 2019 roku. Ten papier, który pozwolił nam na podanie pierwszej terapii, to był październik i wtedy też wykonaliśmy pierwszą aferezę. Byliśmy certyfikowani przez audytorów międzynarodowych. Ci pierwsi przyjechali do nas, o ile pamiętam, patrzę tutaj na profesora Dittfelda, żeby mi podpowiedział, ze Stanford University, ale z różnych innych krajów, z krajów europejskich, ze Szwajcarii, z Niemczech, z wielu innych miejsc. W kolejnych audytach gościliśmy ludzi, którzy sprawdzali i podpowiadali nam, jak stworzyć bardzo dobry ośrodek, który podaje terapię CAR-T. Każdy lek musi mieć swoją certyfikację. Poza tym musi być w każdym kraju, tak jest, musi być certyfikacja ministerstwa danego, tak, czy Ministerstwa Zdrowia w naszym przypadku, i taką również mamy. Ona jest realizowana przez Poltransplant i Krajowe Centrum Bankowania Komórek i Tkanek. W większości przypadków, chociaż nie tylko, na świecie certyfikowane są ośrodki doświadczone w wykonywaniu transplantacji komórek krwiotwórczych, zwłaszcza allogenicznych, i to od dawców niespokrewnionych. Ale jest wiele ośrodków europejskich, które się zajmują tylko terapią CAR-T. Muszą mieć natomiast dostęp do całego sprzętu i procedur, które obowiązują w przypadku tego właśnie leczenia. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się ta terapia. Wiemy, że w Chinach wykonywanych jest bardzo dużo tych procedur. Natomiast w Europie od 2018 roku dane dotyczące wykonanych procedur są kolekcjonowane, że tak powiem, że mogę tak powiedzieć, przez EBMT, czyli przez nasze to towarzystwo transplantacyjne. Na marzec tego roku, bo nie mam jeszcze najbardziej aktualnych danych, wykonano ponad 3000 procedur. W tej chwili jest ich mocno ponad 4000. Najczęściej wykonuje się to leczenie u pacjentów dorosłych, rzadziej u dzieci, i główne wskazania, jakie są do tej terapii, to są chłoniaki, ostre białaczki limfoblastyczne i szpiczak plazmocytowy. Polska jest również na tej mapie i jest w Polsce kilka ośrodków, które to leczenie mogą poprowadzić. Proszę Państwa, nie będę opowiadać szczegółów na temat ostrej białaczki limfoblastycznej. To leczenie jest zarejestrowane u dzieci i młodych dorosłych do 25 roku życia. To jest nasz pierwszy pacjent, który dostał
rozpoczął tą terapię w 2020 roku, o ile pamiętam, w kwietniu. I to jest 2 tygodnie po podaniu terapii CAR-T. On się po prostu wyrywał do domu. Myśmy musieli go hospitalizować, bo takie były wymogi. Do tych 2 tygodni musimy obserwować po prostu pacjenta. Jest piłkarzem, sportowcem, w tej chwili chyba policjantem, bo to jest pacjent pana profesora Dittfelda. Od tego 2020 roku jest absolutnie w remisji choroby, niezwykle aktywny, ale też aktywny w forach takich pacjenckich i opowiada o swojej chorobie, o swoim leczeniu. Wcześniej przeszedł kilka chemioterapii, immunoterapii i allotransplantację komórek krwiotwórczych. To było niewystarczające. Jedna infuzja tych komórek spowodowała, że jest rzeczywiście w remisji choroby i to w znakomitej formie. Leczenie jest w Polsce w pełni finansowane. To jest bardzo ważne, dlatego że jest finansowane w ramach programu lekowego, który obowiązuje od 1 września 2022 roku. To leczenie musi być zatwierdzone przez taką komisję wielu profesorów z Polski. My się spotykamy online i akceptujemy wnioski, które wpływają na piśmie według takiego specjalnego wzoru, po to, żeby potwierdzić wskazania rejestracyjne i wskazania wynikające z programu lekowego dla danego pacjenta. Szefem tego zespołu, jeżeli chodzi o ostrą białaczkę limfoblastyczną, jest pan profesor Styczyński, pediatra, konsultant krajowy w dziedzinie hematoonkologii dziecięcej, a to, że to leczenie musi być zatwierdzone, wynika z tego, ile to terapia kosztuje. Ponieważ dla ostrej białaczki limfoblastycznej to jest kwota 1 300 000 zł. W związku z tym rzeczywiście musimy mieć w pełni potwierdzone to, że pacjent spełnia wszystkie warunki do prowadzenia leczenia. Ale to nie tylko chodzi o kwoty. Proszę Państwa, to my w ten sposób potwierdzamy, że jest to właściwe wskazanie i jest to również wskazanie potwierdzone szansą wysokiego bezpieczeństwa i wysokiej skuteczności. Natomiast my również mamy naszych pacjentów, ich jest niewielu, bo jak pamiętacie, do 25 roku życia. Natomiast tym głównym wskazaniem, jakie jest dla nas dzisiaj w realizacji, a mamy ponad 30 pacjentów w tej chwili już po leczeniu za pomocą terapii CAR-T, są chłoniaki agresywne z komórek B. I rzeczywiście to jest leczenie, które w tej grupie pacjentów jest niezwykle pomocne, ale też, jeżeli mogę nazwać, to bardzo dynamiczne. Nasz pierwszy pacjent to był właśnie pacjent z chłoniakiem agresywnym z komórek B. To jest choroba, która ma bardzo dużą dynamikę, znacznie większą niż szpiczak plazmocytowy i tutaj te decyzje terapeutyczne muszą zachodzić bardzo szybko. Leczenie również jest finansowane w ramach programu lekowego. Mamy do dyspozycji 2 leki, Kymriah i Yescarta. Jeden kosztuje 1 300 000, drugi 1 500 000. I również pacjenci są akceptowani w ramach zespołu właśnie takiego kwalifikującego. Mam przyjemność przewodniczyć temu zespołowi, a w zespole jest również pan profesor Dittfeld i jeszcze 11 innych profesorów z Polski. Spotykamy się online i każdy jeden wniosek również w obecności NFZ jest jak gdyby akceptowany. Proszę Państwa, leczenie jest w pełni finansowane i w pełni dostępne dla pacjentów, którzy powinni to leczenie otrzymać. I to są 2 refundowane wskazania w Polsce. Była to bardzo ciężka praca i środowiska lekarskiego, i firm farmaceutycznych, i pacjentów. W związku z tym w tym dalszym staraniu się o finansowanie w kolejnych wskazaniach, takim jakim jest szpiczak plazmocytowy, bo wydaje się, że jest to bardzo istotne, również Państwa pomoc będzie nieoceniona, zwłaszcza, że Wy potraficie rzeczywiście to robić w sposób znakomity. Chciałam teraz pokazać zdjęcie naszego pacjenta. To był pacjent przeszczepie, który dostał to leczenie w styczniu czy lutym 2020 roku. Zdjęcie jest dosyć drastyczne, ale chcę, żebyście Państwo to zobaczyli. To był młody pacjent skierowany zresztą przez pana profesora Janopoulosa. W związku z tym trochę tutaj jak gdyby w jednym kręgu wracamy. Proszę spojrzeć, młody chory z chłoniakiem w śródpiersiu, który był tak duży, że deformował jego klatkę piersiową. Tak, młody chory. Żadna chemioterapia nie była wystarczająca do tego, żeby nie tylko zmniejszył się ten guz, on się po prostu rósł na tej chemioterapii, jakby dostawał drożdże. Na zdjęciu po lewej stronie widać taki przekrój tomograficzny, widać jak on deformuje klatkę piersiową. Ten pacjent u nas dostał terapię CAR.
i pokażę teraz Państwu zdjęcie, jak to wyglądało po 2 tygodniach, bo myśmy mu robili zdjęcia codziennie, jak to wyglądało po 2 tygodniach po podaniu tej jednej infuzji 66 ml ISKARTY. Proszę spojrzeć. Po lewej stronie jest zdjęcie. Widać tylko taką bliznę po biopsji. A po prawej stronie, widzicie to na tomografii, ten guz całkowicie zniknął. I jak zniknął, tak już nie wrócił. Także rzeczywiście ten efekt jest spektakularny. Chciałam Państwu pokazać, jak to wygląda, ponieważ myśmy po prostu nie mogli uwierzyć, jak bardzo spektakularne jest to leczenie. Ten pacjent, chciałam powiedzieć, jak się nazywa, przepraszam, ten pacjent był zaskoczony, bo myśmy codziennie wchodzili, codziennie robiliśmy zdjęcia po to, żeby udokumentować skuteczność, rzeczywiście skuteczność tej terapii. Jeżeli chodzi o szpiczaka plazmocytowego, nasze doświadczenia są na pewno mniejsze niż w odniesieniu do chłoniaków agresywnych z komórek B, ponieważ dotychczas leczeni pacjenci byli leczeni wyłącznie w ramach badań klinicznych i w tej chwili nadal kontynuujemy badanie kliniczne kolejne. Natomiast leczenie jest zarejestrowane na świecie, w Stanach Zjednoczonych i w Europie i mamy do dyspozycji 2 leki. Natomiast w tej chwili jeszcze żaden ośrodek nie jest certyfikowany do podawania tego produktu, jako terapii, czyli mówimy produktu komercyjnego. Ale do badań klinicznych również musieliśmy przejść certyfikację międzynarodową, podobnie jak do leczenia za pomocą ISKARTY czy za pomocą KYMRAI. Chciałam Państwu pokazać, jak wygląda ta terapia, ale ci Państwo, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem przede wszystkim transplantologiem. Jeżeli chodzi o szpiczaka plazmocytowego, to namawiam i rekomenduję transplantację komórek krwiotwórczych w kontynuacji terapii pierwszej linii, ponieważ na chwilę obecną wiemy, że jest to najbardziej skuteczna metoda leczenia, która potrafi utrzymać stan poprawy uzyskany za pomocą terapii pierwszej czy terapii drugiej linii. Te takie tajemnicze cyferki i liczby czy określenia, skróty postaram się Państwu zaraz wytłumaczyć. To jest po angielsku, dlatego że jest to bezpośrednio wycięte z rekomendacji dotyczących stosowania terapii komórkowych w szpiczaku plazmocytowym. To są najświeższe rekomendacje z tego roku, 2022 roku. My już nie mówimy wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych. My już mówimy, proszę Państwa, wskazania do terapii komórkowych, ponieważ jak widzicie, u góry w nagłówku mamy transplantację allogeniczną. Ta pierwsza MSD oznacza od dawcy rodzinnego, MUD oznacza od zgodnego dawcy niespokrewnionego, obok jest od dawcy niezgodnego, niespokrewnionego, przeszczepienie autologiczne i na końcu jest terapia CAR-T. Jeżeli przyjrzycie się Państwu tym symbolom, symbol S oznacza, że jest to standardowa terapia i to S pojawia się najczęściej w odniesieniu do leczenia pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym i dotyczy przede wszystkim pacjentów, nie pacjentów, tylko metody zastosowania autologicznych komórek krwiotwórczych. Oczywiście są pacjenci, u których powinniśmy rozważyć allotransplantację, ale terapia CAR-T jest tylko w jednym miejscu w tej chwili. U pacjentów, którzy są oporni, mają chorobę oporną bądź nawrotową, na co najmniej 3 linie leczenia. Taka jest rejestracja w Polsce, czyli ciągle, jeżeli popatrzymy na terapie komórkowe i planujemy, rozmawiamy o leczeniu szpiczaka plazmocytowego, to ciągle na pierwszym miejscu są transplantacje autologicznych komórek krwiotwórczych. W niektórych sytuacjach powinniśmy rozważać transplantacje allogenicznych komórek krwiotwórczych i jest grupa pacjentów, która będzie korzystać z terapii z zastosowaniem terapii CAR-T. Są 2 leki, tak jak Państwu powiedziałam, które są zarejestrowane również w Polsce. Pokazuję Państwu pierwsze badanie fazy pierwszej. Było to badanie KARMA, które uruchomiło jak gdyby kolejne badania u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym. Tą terapię w tym badaniu zastosowano u 33 zaledwie pacjentów z chorobą oporną i nawrotową i już w tym pierwszym rozdaniu jak gdyby zobaczono, że rzeczywiście odpowiedź na tą terapię jest u bardzo wielu pacjentów, czyli u pacjentów w 85% jak gdyby organizm zareagował na zastosowanie tego leczenia i na dodatek u części pacjentów
pacjentów udało się uzyskać całkowitą remisję choroby, a nawet wyeliminować tak zwaną chorobę resztkową, co dzisiaj w szpiczaku plazmocytowym wydaje się być jednym z ważniejszych celów, a na pewno będzie tym celem w najbliższym czasie. Badanie, które doprowadziło do rejestracji, przepraszam, do rejestracji IDCell, nazywa się, jest to badanie fazy drugiej, nazywa się, to badanie nazywa się KARMA i zastosowano to leczenie u pacjentów, u których potwierdzono oporność co najmniej 3 linii leczenia. Ale jak pamiętam opis szczegółowy tego badania, to wśród pacjentów zakwalifikowanych do tej terapii byli również chorzy, u których podano 16 linii leczenia. Nieprawdopodobnie duża liczba. I proszę Państwa, w tej naprawdę trudnej grupie pacjentów okazało się, że terapia CAR-T pozwala na uzyskanie 73% odpowiedzi, a remisję całkowitą ma 33% chorych. Przeżycie w skali jednego roku dotyczy blisko 80% pacjentów. To były wyniki rzeczywiście bardzo dobre i w krótkim czasie doprowadziły do rejestracji właśnie tego leku. My wiemy, że u pacjentów tak przeleczonych, z taką historią leczenia, z tak opornym i nawrotowym szpiczakiem, terapia CAR-T nie jest terapią absolutnie stuprocentową i u wielu pacjentów dochodzi do nawrotu choroby. To stąd my dzisiaj, te badania, które się toczą i które również jest u nas, chcemy stosować to leczenie na wcześniejszych liniach, we wcześniejszych fazach choroby, wtedy, kiedy tego szpiczaka, nazwijmy to, w organizmie jest nieco mniej, sądząc, że ten efekt terapeutyczny będzie większy. Drugi lek, o którym chcę Państwu powiedzieć, również zarejestrowany. Pierwsze badanie to badanie fazy pierwszej, nazywało się Legend. Tutaj grupa pacjentów była nieco większa, ponieważ było to 57 pacjentów, ale odsetek odpowiedzi również u mocno przeleczonych pacjentów wyniósł 88% i również u wielu udało się uzyskać ujemną chorobę resztkową. Badanie, które doprowadziło do rejestracji tego leku, nazywało się CARTITUDE 1 i to było badanie, które spowodowało naprawdę euforię w środowisku hematologów, ponieważ znowu u pacjentów, wśród których byli chorzy przeleczeni 16 różnymi programami leczenia, uzyskano odpowiedź u blisko 98% chorych. Na dodatek ta odpowiedź była od razu, bo to tak trochę jest. Podajemy te karty tak miesiąc, dwa i właściwie widzimy tą odpowiedź, to znaczy, że ta odpowiedź u większości będzie i ona się rzeczywiście utrzyma. I to było widać również u pacjentów w tej grupie leczenia. Tutaj również u większości obserwuje się nawrót choroby, chociaż niekoniecznie, nie w każdej sytuacji, jest to nawrót wymagający leczenia. Myślę, że podobnie jak w przypadku pierwszego leku, który Państwu pokazałam, również tutaj zastosowanie tej terapii w innym etapie leczenia da dużo większe efekty. Gdybyśmy chcieli porównać transplantację komórek krwiotwórczych do terapii CAR-T, to po pierwsze, limit wieku. Powiedziałam, że nie ma właściwie limitu wieku dla autoprzeszczepienia i dla terapii CAR-T, zwłaszcza dla terapii CAR-T. Dla przeszczepienia uważa się, że te około 70 roku życia albo choroby współistniejące mogą tą metodę limitować. Nie znaczy, że nie można zrobić tego leczenia u starszych pacjentów, ale to na pewno nie będą wszyscy chorzy, tylko wybrani. W związku z tym pierwsza zaleta terapii CAR-T to jest możliwość zastosowania w każdym wieku w górę. Decyduje stan ogólny i obecność chorób współistniejących. Takie choroby jak opanowane, poddające się leczeniu, powikłania o charakterze kardiologicznym czy nerkowym nie stanowią przeciwwskazania. Czy jest ryzyko infekcji? Jest. Dzisiaj również to dyskutowaliśmy. Myśmy kilka dni temu wróciliśmy ze Stanów Zjednoczonych z konferencji ASH. Trochę jestem na środku oceanu w tej chwili ze swoją głową i ze swoim zmęczeniem, ale tam rzeczywiście dyskutowano również zagadnienie powikłań infekcyjnych, które obserwuje się u pacjentów po terapii CAR. Są w jednym i w drugim, ale u pacjentów po terapii CAR mają one charakter najczęściej wirusowych zakażeń układu oddechowego. Bardzo boimy się u tych chorych powikłań związanych z zakażeniem SARS-CoV-2, ponieważ rzeczywiście w tej grupie pacjentów niestety przebieg COVID-u był bardzo wysoki. Czy potrzebne jest leczenie przed terapią CAR-T? Nie. Jest potrzebne przed przeszczepieniem, ponieważ przeszczepienie ma najlepsze efekty, jeżeli mamy pacjenta w remisji choroby lub prawie w remisji choroby, mówiąc nieco kolokwialnie. Tutaj wręcz odwrotnie.
podajemy to leczenie w chorobie aktywnej. Czy musimy pobrać komórki? Tak. Musimy pobrać limfocyty i musi być ich odpowiednia ilość. Musimy pobrać komórki do przeszczepienia, musi być ich odpowiednia ilość i jakość. Ta jakość też jest bardzo ważna, ona czasami zależy od stosowanych wcześniej terapii. Czy mamy jakiś czas, w którym jak pacjent wymaga izolacji, jest to okres jakichś szczególnych niedoborów odpornościowych? Tak, ale u pacjentów z terapią CAR-T jest to bardzo krótki czas. Leczenie za pomocą CAR-T w szpiczaku przeprowadza się ambulatoryjnie. Jak wygląda leczenie innymi metodami w kontekście terapii CAR-T, ponieważ to pytanie, które mi zadano, nad którym no, nie chciałabym może zagłębiać się za bardzo, może to zagadnienie wyniknie w trakcie dyskusji, to jest zastosowanie tak zwanych bajtów albo bardziej właściwa nazwa, to są terapie bispecyficzne. W czasie ostatniej konferencji EHA, która była w czerwcu w tym roku, pan profesor Einzele, który jest znaną osobą, jeżeli chodzi o szpiczak, o leczenie szpiczaka plazmocytowego chyba z Heidelbergu, ale nie jestem pewna, czy z Tübingen, nie, chyba z Heidelbergu. Pan profesor uważa, że terapia CAR-T powinna poprzedzać zastosowanie przeciwciał bispecyficznych. No, oczywiście my możemy się tak nad tym zastanawiać, ale my dzisiaj nie mamy w ręku terapii CAR-T w szpiczaku plazmocytowym. Będziemy mieć lada moment, natomiast przeciwciała bispecyficzne, które będą stały na półce, tak? Czyli będzie je można zdjąć z półki, a nie czekać kilka tygodni, nie czekać na akceptację, finansowanie, etc. W związku z tym organizacyjnie prawdopodobnie na ten moment będzie dużo łatwiej zastosować rzeczywiście przeciwciała bispecyficzne. One mają bardzo wysoką skuteczność. Mają też swój określony profil toksyczności, który czasami przypomina terapię CAR, ale za chwileczkę jeszcze o tym powiem. To, co może jest takim zagadnieniem najistotniejszym z Państwa punktu widzenia, terapię CAR podaje się jeden raz, a terapię bajtami podaje się niestety w sposób ciągły, wymaga ona wizyt w szpitalu, czy w poradni, czy w oddziale dziennej terapii, może bez konieczności hospitalizacji, ale są sytuacje, w których ta hospitalizacja jest niezbędna. Nasze doświadczenie, jeżeli chodzi o przeciwciała bispecyficzne, również opiera się przede wszystkim o badania kliniczne i zdarzają się również powikłania, które wymagają takiego leczenia. Proszę Państwa, terapia CAR-T nie jest terapią idealną. Po pierwsze, nie odpowiadają wszyscy pacjenci, niezależnie od rozpoznania. Po drugie, u części pacjentów dochodzi do wznowy choroby. Po czwarte, jest pewien określony profil toksyczności u tych pacjentów. I kolejny punkt, który uważam za bardzo istotny, my byśmy chcieli stosować te CAR-T we wszystkich nowotworach. Szuka się możliwości leczenia za pomocą terapii CAR w raku piersi, w raku płuca, w raku jelita grubego. Ja mówię o tym dlatego, że ja odpowiadam na wszystkie maile i na wszystkie telefony, które są kierowane do mnie czy do naszego ośrodka, a zapytań o stosowanie terapii CAR-T w innych niż hematologiczne nowotwory jest bardzo dużo. Więc dlatego korzystam z okazji i mówię, że my dzisiaj nie mamy dostępu ani w ramach badań klinicznych, a już na pewno zarejestrowanych procedur do leczenia zastosowaniem terapii CAR-T poza wybranymi nowotworami hematologicznymi, do których należą chłoniaki ALL i szpiczak plazmocytowy. Szuka się oczywiście nowych metod, są nowe karty, są inne niż limfocyty, te komórki modyfikowane, kombinuje się różne połączenia. Mamy nadzieję, że one przyniosą rzeczywiście efekt i my też mamy nadzieję pracy w takich, czy korzystania z takich badań klinicznych, w których ta terapia w szpiczaku plazmocytowym jest terapią skojarzoną. Powikłania, które są po tej terapii, one nas przerażały na samym początku. Jak Państwo widzą, zrobiłam taki podtytuł Dancing with the Devil, taniec z diabłem, ponieważ obawiałam się i wszyscy się obawialiśmy, taka była trochę atmosfera w tym przełomie 2018-2019, że to jest leczenie, które ma bardzo poważne powikłania. Te powikłania się zdarzają, ale my wiemy, jak na nie reagować. To są powikłania, które występują
prawie że w sekundę, rozwijają się w ciągu kilku minut i po podaniu właściwych leków właściwie w ciągu kilku godzin ustępują. Zupełnie inaczej niż po przeszczepie. Jeżeli występuje po przeszczepie powikłanie, ono jest wiele dni, wiele tygodni, w zależności od tego, z jakim przeszczepieniem, z jaką formą transplantacji mamy do czynienia. To nie jest tak, że my lekceważymy te powikłania w terapii CAR-T, absolutnie tak nie jest. Do ich leczenia wymagana jest i doświadczenie, i odpowiednie leki, które muszą stać na półce w ośrodkach, które tą terapię prowadzą. Trzeba mieć odwagę prowadzenia i samej terapii CAR-T, i również zastosowania leczenia, które jest absolutnie unikalnym leczeniem, jeżeli chodzi o występowanie powikłań. Występuje tak zwany zespół uwalniania cytokin. Myślę, że wszyscy na świecie wiedzą, co to jest za zespół, ponieważ on wikłał część przebiegów SARS-CoV-2 i COVID-u, ale występują także powikłania neurologiczne i nie ukrywam, że to są te powikłania, których my jako interniści i hematolodzy boimy się najbardziej. Nie jesteśmy neurologami, musi nam w tym leczeniu pomóc rzeczywiście neurolog. I są wreszcie te powikłania infekcyjne, które są trochę rozciągnięte w czasie i rzeczywiście zajmują sporą kilka miesięcy, zanim ten układ odpornościowy będzie ulegał takiej regeneracji. Nie ukrywam również, że pacjenci po terapii CAR-T wracają do nas i mają potrzebę, my mamy potrzebę podawania im profilaktycznie immunoglobulin, ponieważ my wycinamy jak gdyby za pomocą terapii CAR-T limfocyty B, które są za te immunoglobuliny, za ich obecność niezbędne. To jest takich parę zdjęć z naszego ośrodka. Po lewej stronie ten dymiący pozornie zbiornik, on zawiera ciekły azot, temperaturę minus 176 stopni i w takiej kopercie, jak Państwo widzą na tym środkowym zdjęciu, zamknięta jest maleńka, jest taki maleńki woreczek zawierający źródło życia, czyli terapię CAR-T. Bardzo... Słucham? Taki jak przeźroczysty, tak jak wygląda, tak jak komórki macierzyste do przeszczepienia. Ja Państwu bardzo dziękuję, będę bardzo szczęśliwa móc odpowiedzieć na pytania. Mam nadzieję, że w odpowiadaniu na te pytania pomoże mi również pan profesor Dittfeld, ponieważ jest też osobą niezwykle zaangażowaną i w rozwój tej terapii, i w prowadzenie pacjentów poddawanych temu leczeniu. Bardzo dziękujemy pani profesor. Serdeczne gratulacje z okazji certyfikacji. Myślę, że to jest temat bardzo ważny dla wszystkich pacjentów, bo wszyscy czekają na CAR-T. No wszyscy też, nie ukrywam, liczymy, że to rozwiąże nasz problem i uczyni szpiczaka chorobą wyleczalną, chociaż z tego, co pani mówiła, to chyba nie do końca tak będzie. Chciałam, żeby z tego mojego wykładu wyniknęło to, że na chwilę obecną nie jest to terapia dla wszystkich, po prostu nie jest potrzebna wszystkim pacjentom, ale myślę, że w przyszłości ona znajdzie swoje miejsce na wczesnych etapach leczenia. Musimy na to jeszcze poczekać. Natomiast ja mam nadzieję, bardzo bym chciała, żeby w tym roku były już ośrodki certyfikowane w Polsce. My jesteśmy właściwie w blokach startowych. Gdyby nam powiedziano, że w poniedziałek przyjadą audytorzy, powiemy tak, my jesteśmy przygotowani na to, my czekamy na nich, to od nas nie zależy, to zaproszenie jest otwarte, jeżeli można tak powiedzieć. Natomiast certyfikacja musi się połączyć z refundacją tego leczenia, więc jeżeli będą ośrodki certyfikowane, a my nie będziemy mogli Państwu powiedzieć, że fundusz zapłaci za leczenie, no naprawdę, proszę mi wierzyć, to był najtrudniejszy czas dla nas, kiedy był lek zarejestrowany, myśmy mieli certyfikację, mieliśmy doświadczenie już, a nie mogliśmy powiedzieć, proszę bardzo, proszę do nas przyjechać, tylko proszę, nie wiem, uruchomić fundację, zebrać 1,5 miliona. To były najdramatyczniejsze rozmowy w mojej praktyce klinicznej, muszę Państwu powiedzieć, i myślę, że wszyscy tak samo źle to przeżywamy, więc te dwa procesy muszą pójść razem. Czyli w tym momencie mamy ośrodki, które mogą tę procedurę wykonać, mamy lekarzy, którzy potrafią to zrobić, tylko nie mamy pieniędzy. Trudno powiedzieć, czy nie mamy pieniędzy, dlatego że certyfikacja jest przeprowadzana przez firmy zagraniczne. To nie jest jak gdyby, nikt z nas za to nie płaci. Po prostu muszą zdecydować się na certyfikację ośrodków w Polsce, to po pierwsze. Muszą mieć możliwość wyprodukowania leku, bo to jest dzisiaj też taki troszeczkę... W tym momencie to się dzieje w Stanach, tak? W tej chwili ta modyfikacja, jeżeli chodzi o szpiczaka plazmocytowego, jest w Stanach, no ale zwykle tak jest, że na początku to są laboratoria tylko w Stanach Zjednoczonych, później one się
zmieniają. Natomiast czy nie ma pieniędzy, ja tego nie wiem, dlatego że trzeba certyfikować ośrodki i złożyć wniosek refundacyjny. Dopiero wtedy, kiedy dostaniemy odmowę, możemy mówić o tym, że tych pieniędzy nie ma. Dostaliśmy refundację, proszę Państwa, w Chłoniakach i w ALL-u. W Chłoniakach w tej chwili, w poniedziałek albo we wtorek, będziemy mieć posiedzenie online'owe komisji, gdzie jest do akceptacji 5 kolejnych wniosków. 51 to jest ten ostatni, czyli zobaczcie, od 1 maja tego roku do chwili obecnej 51 procedur, które będziemy mogli z tych pieniędzy finansować, czyli jak gdyby środki na to, myślę, że są. Chodzi o to, że certyfikacja była, rejestracja pierwszego leku rok temu, a drugiego leku w tym roku, tak? Także bez rejestracji nie możemy podjąć pewnych ruchów. Trochę jest takich organizacyjnych spraw, ale wydaje się, że one są do pokonania. My jesteśmy gotowi, żeby to wesprzeć. Poza naszym ośrodkiem jest kilka innych, które mają certyfikację do prowadzenia badań klinicznych w Szpiczaku i już doświadczenie, więc te szanse i te możliwości są. Czyli na ten moment pacjent ze Szpiczakiem może otrzymać terapię CAR-T, ale tylko w ramach badań klinicznych. Tak, które niestety na tej bramce dają swoje ograniczenia, więc nie możemy podawać tego leczenia zgodnie z rejestracją, tylko zgodnie z protokołem badania klinicznego. Rozumiem. Dobrze, proszę Państwa, jakieś pytania z sali, bo to jest taki temat, że na pewno będą pytania. W tej chwili dwa ośrodki mają pełną certyfikację, to jest nasz ośrodek i ośrodek w Gliwicach. Kolejne ośrodki, czyli Gdańsk, Warszawa IHIT, Warszawa WUM, czyli Banacha i Katowice, mają certyfikację do stosowania leczenia za pomocą Kymrai, czyli tego leku, który jest w ostrej biaczce limfoblastycznej w Chłoniakach. Jeśli chodzi natomiast o Szpiczaka plazmocytowego, to z tego co pamiętam, to jest nasz ośrodek w badaniu klinicznym, nasz ośrodek Gliwice, Warszawa, IHIT i Gdańsk. Jeżeli mogę. Posłużę tutaj się angielskim, tym diabłem bardziej, tym tańcem z diabłem. Ja byłem na wykładzie, gdzie prelegentem była osoba, która była twórcą leku. Jednej z firm, nie wymieniała pani profesor, więc ja też nie powiem, jaka to była firma. Ona stwierdziła, ta osoba, że to jest extremely important, extremely rare and for a limited period of time, czyli bardzo rzadkie, bardzo drogie i niestety na bardzo krótki okres czasu. Mówię o CAR-T. Czy w kontekście tego, co pani profesor mówiła o leczeniu, na marginesie to chyba dzięki wam, no mówię o tych panach, którzy siedzą tutaj z przodu. Pani profesor, to jest taka lokomotywa, bo tą pasję, którą wy macie, no to każdy z nas, pacjentów, docenia. I my to naprawdę widzimy, że niektóre ośrodki leczą talizerem, a niektóre tą kosmiczną technologią. Gdyby pani profesor miała teraz stwierdzić dla tych świeżo zdiagnozowanych pacjentów, co jest złotym środkiem w kontekście tego leczenia takiego światowego, tego leczenia polskiego i CAR-T. No bo to, tak jak powiedziałem, tak jak pani profesor też powiedziała na końcu, w tych dwóch zdaniach, które jednak są częścią tej choroby, a mianowicie tej terapii, a mianowicie, że jest to bardzo ryzykowna terapia, przede wszystkim neurologicznie. Ale padło też 2%. Jak to wygląda w kwestii przeszczepu allo, przeszczepie innych przeszczepach i tych terapiach CAR-T i w kontekście tego złotego środka? Czy to będzie złoty środek, czy jeszcze musimy bardzo, bardzo długo czekać? Odpowiem z wielką chęcią na to pytanie, ponieważ ja jestem transplantologiem. Własną ręką wykonałam ileś transplantacji, już nie chcę wymieniać, ponieważ to była naprawdę duża liczba. Przez ponad 20 lat zresztą. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o transplantacje autologiczne i powikłania, które zagrażają życiu, to musi być nieszczęściem. To właściwie nie powinno się zdarzyć. Mówi się, że to ryzyko powikłań po autologicznych przeszczepieniach w Szpiczaku jest poniżej 1%. I tak jest. No tak jak mówię, to musi być jakieś nieszczęście, które doprowadzi, jakiegoś zbieg okoliczności, który doprowadzi do powikłań śmiertelnych.
allotransplantacji? Tak nie jest. To jest zresztą główna bariera, która nie pozwoliła na zastosowanie tej metody niezależnie od rozpoznania u wielu pacjentów. Ponieważ ta śmiertelność okołozabiegowa, mówimy, sięga 10 do 20%, ja wolę powiedzieć 20% w skali jednego roku. Czyli ryzyko powikłań, bo to nie chodzi o to, że my wypiszemy z oddziału transplantacyjnego po tych kilku tygodniach leczenia, ale jak gdyby to jest osoba, która już ma przeszczepiony układ i immunologiczny, i szpik, w związku z tym to ryzyko powikłań nie znika w momencie wypisania z oddziału transplantacyjnego po allotransplantacjach. I tutaj to ryzyko powikłań od infekcyjnych po immunologiczne typu choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi jest bardzo duże. Ani jedna, ani druga metoda nie chroni przed wznową choroby. W tym kontekście CAR-T jest właściwie na tym samym progu, na którym znajduje się transplantacja autologicznych komórek krwiotwórczych. I chciałam to bardzo mocno Państwu powiedzieć, że te powikłania są, ale one są absolutnie, trwają jeden dzień albo dwa dni. One są naprawdę, poddają się terapii i potrafimy nad nimi zapanować. One mają dość dramatyczny wygląd, ale no tak jak mówię, pacjent wygląda źle w momencie, kiedy występują te objawy, podajemy lek i jego stan poprawia się w ciągu kilkunastu godzin. W związku z tym nie mogę powiedzieć, że to jest metoda, która jest metodą niebezpieczną i zagrażającą życiu. Wręcz przeciwnie. Gdyby pan skierował to pytanie do pielęgniarek, które pracują na oddziale przeszczepowym i zajmują się od lat transplantacjami auto, allo i CAR-T, one odpowiedzą, że ci pacjenci do CAR-T oni są najprości. No i nic się z nimi nie dzieje. I tak jest. W większości przypadków nic się po prostu nie dzieje. Czyli ten złoty środek pozostaje tak, jak jest? W tej chwili złoty środek pozostanie tak, jak jest, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj mieliśmy rano debatę, ponieważ była konferencja, nazwijmy to post-ASH, tak? Czyli jak gdyby podsumowująca różne informacje, które usłyszeliśmy w czasie konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w Nowym Orleanie. I między innymi ja zadałam takie pytanie wykładowcom, między innymi profesor Dittfeld, profesor Janopoulos, ale również pan profesor Jamroziak. Zadałam pytanie, jak oni wyobrażają sobie terapię marzeń w szpiczaku plazmocytowym. Każdy oczywiście miał inną teorię na ten temat, ale generalnie wszyscy byśmy chcieli dać takie leczenie, które zamknie chorobę i nie pozwoli jej później na powrót, bo dzisiaj ta terapia ma charakter leczenia sekwencyjnego, czyli stosujemy cały czas leczenie i cały czas mamy kolejne leki, które są coraz bardziej skuteczne. Natomiast być może CAR-T mogłoby być może takim elementem już tej terapii pierwszej linii, nie wiem czy u wszystkich, ale być może tylko u niektórych, u wybranych pacjentów, która to leczenie zamknie, czyli stosujemy leczenie zachowawcze, tabletki, immunoterapię, bajty, inne leki, przeciwciała monoklonalne i być może u niektórych pacjentów terapia CAR-T po to, żeby choroba już nigdy nie wróciła. Ja wierzę, że tak będzie. Nie wiem kiedy. Nie wiem, czy za mojego życia zawodowego, ale ten kierunek, szczególnie w szpiczaku plazmocytowym, moim zdaniem jest nieodwracalny. Może dlatego, że rzeczywiście jest to choroba, która jednak dotyczy pacjentów 60+, gdzie no, transplantacja komórek krwiotwórczych do pewnego momentu jest absolutnie bezpieczną procedurą, natomiast po przekroczeniu pewnego wieku już się trzeba poważnie zastanowić, czy nie zaszkodzimy pacjentowi. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Prosimy, pani tutaj. Dzień dobry. Mam pytanie. Jeżeli mąż jest po szóstej linii leczenia i powoli następuje wznowa, czy pani profesor zastosowałaby leczenie CAR-T, czy kolejną jednak chemioterapię, bo został przerwany akurat leczenie badania klinicznego daratumumab z jakimś tym innym leczeniem, to pani profesor na pewno wie, nie pamiętam tego drugiego leku, to był jedyny akurat badanie kliniczne, które zostało wstrzymane. Bardzo dobrze szedł na ten daratumumab. ZNFZ niestety już leczenie mu się skończyło. I teraz czy jest możliwość wejścia w badanie kliniczne z CAR-T i czy zalecałaby pani profesor właśnie wejście, tak jak pani mówi, że po tym 11-14 liniach leczenia jest to jednak większe ryzyko, że te CAR-T nie zadziała tak dobrze, jak powinno.
czy wchodzi w siódmą linię leczenia CAR-T, jeżeli jest takie badanie kliniczne, czy jednak wchodzić, bo niektórzy lekarze uważają, że tutaj to CAR-T zostawić na koniec? Nie, nie. Znaczy, wie pani, gdyby leczenie było finansowane w Polsce, gdyby był program lekowy z terapią CAR-T, na pewno zaprosiłabym pacjenta na konsultację, ponieważ poza, powiedzmy, samą rozmową na temat fazy choroby i fazy leczenia, muszą być spełnione jeszcze warunki, które powodują, że terapia jest bezpieczna i będzie skuteczna. Uważam, że jest tak na tym etapie leczenia, byłoby to bardziej właściwe niż wchodzić w siódmą, ósmą czy dziewiątą linię terapii, dlatego że terapia CAR-T nie przekreśla żadnej innej. Tak? Terapia CAR-T nie przekreśla tak naprawdę żadnej innej terapii, w związku z tym raczej liczyłabym na to, że ta jednorazowa terapia CAR spowoduje, że pacjent będzie w tych 80% pacjentów albo 70% pacjentów, którzy utrzymają remisję choroby. A leczenie, niestety badania klinicznego w tej chwili w Polsce, który dotyczyłby tej grupy pacjentów, już nie ma, ono się zamknęło. Zamknęło się, o ile pamiętam, albo na początku tego roku, albo tak, na początku tego roku. W tej chwili nie ma. I dlatego tak bardzo nam zależy na tym, żeby były certyfikowane ośrodki, żeby był program lekowy, tak? Bo my w tej chwili nie możemy nic zaproponować. Dziękujemy bardzo, pani profesor. Bardzo dziękuję.